Dziękuję bardzo. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że na końcu też, ale to zobaczymy. Może dwa słowa o mnie. Jestem nauczycielem akademickim od 13 lat. 14 miało być, ale to tak jakby ten. 13 brzmi lepiej. Programuję, zajmuję się PM-em, generalnie robię wszystko, tak zwane Match and Fearless. Mam swój własny startup, pracuję, rozwijam aplikacje, dlatego że uważam, że jest fajnie pisać aplikacje. PM-uję, bo fajnie jest zarabiać kasę, nie? Natomiast piszę też podręczniki dla studentów, żeby się czegoś tam nauczyli, trochę przy okazji fajnych rzeczy. No i stwierdziłem 6 lat temu, że kurczę, no ja jestem sam, nie, jestem malutki, znaczy malutki nie jestem może, gabarytowo trochę większy niż większość z was, ale nie będziemy się mierzyli, nie, ale ten, ale że ta chmura to tak się zbliża i tam gdzieś pojawiła się, mówimy sobie, kurczę, fajnie było zobaczyć, co to jest, i to już mniej więcej 6 lat. Teraz chciałem wam przedstawić mniej więcej jakby od strony dewelopera, bo czasami dostaję coś od klienta albo od mojego sprzedawcy, kolegi, który sprzedaje, i mniej więcej to wygląda tak. Nie wiem, czy znacie. Tak się czuję, nie? Dostaję maila, czytam tego maila, czytam, no nie wierzę, nie? Po prostu rzucam teraz mięsem w stronę tego. Ja mówię, nie, nie, to jest niemożliwe. I mniej więcej mam takie właśnie uczucia, jak ten tutaj na tym. Dlaczego? No bo to klient napisał, to po prostu jest jakaś bajka, nie? No, oglądał się Star Treka i myśli, że tak można, nie? Tak, holodecki i tak dalej, to się da. Nie kończę, nie? Jeszcze. Okej. To, co chciałem wam powiedzieć, to mniej więcej takie trzy elementy, trzy puzzle. Pierwszy puzzle to mniej więcej, jak wygląda chmura, dlaczego jest fajna, dlaczego warto się nią zainteresować. Drugie, dlaczego Azure, tak? Jakie elementy moglibyście dzisiaj wykorzystać w Azure, do tego, żeby było łatwiej, milej i przyjemniej. Oraz też ja uważam, że fajnie jest zobaczyć, jak inni to robią. Tak? Znaczy inni robią biznes na Azure, ja też, mi się udało tak parę razy zrobić biznes na Azure, też wam o tym opowiem. Okej, dlaczego chmura? Ja powiedziałem sobie takie trzy rzeczy, znaczy one się tak gdzieś przewijają w ogóle przez cały czas. Po pierwsze szybkość. I szybkość to nie znaczy, że to nie chodzi o to, że serwer jest super szybki, mimo że jest, czy może być, ale szybkość tego, że od momentu, kiedy ja mówię sobie, postawię sobie serwer, do momentu, kiedy ten serwer już stoi, to jest szybko, tak? Szybko to znaczy, ja uważam, 15 minut to jest szybko, czy nie? Tak, jest szybko, ok, 15 minut, teraz zobaczymy, czy się da. Skalowalność, drugie hasło, wiecie, to jest to, co mówił mój poprzednik, nie? No, że zaczynamy, wiadomo, projekt jakiś fajny, nie? Może będzie większy, może coś jeszcze się urodzi. Ja mam taką możliwość, że w każdej chwili mogę te zasoby dodać, tak? Nie muszę kombinować, chodzić gdzieś, załatwiać coś, tak? Tylko muszę mieć kartę kredytową, no to jest kasa, znaczy tylko. No właśnie, bo ta ekonomia też jest fajna, tak? Znaczy ja nie mówię, słuchajcie, żebyście mieli jasność, że chmura jest dla każdego zawsze, w każdym momencie, bo to jest bzdura. To jest bzdura, ale zaraz powiem wam, dlaczego tak wygląda i kiedy się opłaca. Przede wszystkim, żebyśmy sobie zidentyfikowali to, o czym mówimy, ja będę się posługiwał takimi trzema pojęciami, a właściwie tylko dwoma, ale infrastruktura jako usługa, tak? Platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa. Pierwsza z nich, czyli infrastruktura jako usługa, to to, że otrzymujemy wirtualną maszynę. Tak? Na tej wirtualnej maszynie możemy postawić sobie wszystko z gwiazdką, wiecie, jak ktoś mówi wszystko, nie zawsze ma na myśli wszystko, tylko wszystko. To jest mniej więcej tak jak Ford, nie? Ileś lat temu Ford wyszedł i mówił tak, słuchajcie, możecie mieć samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że to będzie czarny. Tutaj nie jest tak, że tylko jeden, tak? Tylko, że jakiś tam wybrany, tak? Na szczęście to też się zmienia. Dzisiaj mamy możliwość wrzucenia dowolnej rzeczy na chmurę. Już nie ma tych ograniczeń, ale żebyście mieli jasność, że nie zawsze to wszystko znaczy naprawdę wszystko. Druga rzecz, platforma. Bo to jest tak, wiecie, ja osobiście czasami myślę sobie, jako Match and Fearless, tak to się nazywa po niemiecku, nie pytajcie, co znaczy po polsku, bo to się źle tłumaczy, to znaczy, że robię wszystko dla klienta. I teraz tak, jak ja mam wdrożyć mu aplikację, to muszę zainstalować mu serwer i tak dalej, więc jakby dla mnie to jest wyzwanie Actimela zawsze. Tak, zabezpieczyć ten serwer, to w ogóle jest abstrakcja, nie? Dla większości klientów, dla mnie czasami też, nie?
szczególnie w różnych takich dziwnych układach i ujęciach. Więc ja bym chciał mieć, wiecie, jako deweloper, chciałbym mieć maszynę, wgrywa mój kod i bum, działa, nie? Bo z jednej strony oddaję kontrolę komuś, a z drugiej strony ja wymagam, bo ja płacę. Ja zapłaciłem ci te 12 centów za godzinę i ja chcę mieć tutaj dobrze zrobione, tak? Chcę mieć platformę, której to działa. No nie usługa, znaczy aplikacja. Tak naprawdę aplikację będziemy używali rzadko, wy i ja, ale nasi klienci, tak? No zobaczcie, ja nie wiem, jak się rozdziela Libru, znaczy wiem, ale nie ten. Ale fajny jest taki model, jak klientowi mówimy, słuchaj stary, nie płacisz nic. Płacisz tylko, jak coś robisz, tak? Masz użytkownika, masz klienta swojego, sprzedajesz mu coś, no ty płacisz wtedy, tak? Tam, nie wiem, grosz albo dwa grosze. To jest kwestia modelu biznesowego, tak? Nie biorę z góry, tak? 300 w dolarach, tysięcy, tylko mówię mu, złotówka, tak? Za użytkownika. Zakładając, że tam mam 1 000 000 użytkowników, nie? 1 000 000 razy złotówka to wychodzi mi 1 000 000 złotych, tak? Tak, dobrze. Nic nie płacisz, no naprawdę, no. Za klienta. Dobra. To o czym będę mówił dzisiaj, słuchajcie, to te dwa elementy, tak? To są dla nas najważniejsze, dla nas najciekawsze moim zdaniem. Okej, okay. No tak, jak mówię chmura, jak ktoś wam powie, że chmura to zawsze, wszędzie i w każdym momencie, nie wierzcie mu, coś ściemnia, nie? Bo chmura to jest, wiecie, to jest tak ze wszystkim, tak? Trzeba usiąść, przemyśleć sobie, tak? Czego ja naprawdę potrzebuję, tak? I powiedzieć sobie, policzyć sobie, ile to będzie kosztowało mnie, jak serwer mam pod łóżkiem. Nie dość, że serwer to grzeje, nie? Wiadomo, że teraz jest zima, więc fajnie, gorzej w lecie, ale to też jest taki tam ten, pod łóżkiem serwer. Czy mam go gdzieś, gdzie ktoś go utrzymuje, tak? Chłodzi go i tak dalej. I teraz tak, są takie wzorce też obciążenia, no bo większość aplikacji jednak nie działa tak, że 24 godziny na 7 dni w tygodniu ma maksymalne obciążenie, czy stabilne obciążenie, tak? Na przykład to co powiedział mój poprzednik, tak? No wiadomo, że rano jest więcej tych insertów, tak? No wiadomo, że nauczyciele tam coś wpisują i tak dalej. A potem są samoodczuty, tak? Tych biednych rodziców. Sam jestem jednym, też sprawdzam codziennie, mimo że mój jest w pierwszej klasie, nie? Więc nie ma jeszcze ocen, ale mówię sobie, może coś będzie, tak? Nastawiam się po prostu, nie? Po prostu nie ma oceny, myślę, Boże, dobrze, nie? Ani uwagi, nie? Czy bo ostatnio były uwagi w pierwszej klasie, nie? Ale to jest tam drobce. Sytuacja, której właśnie zaczęliśmy mówić, nie? Czyli zobaczcie, mam pomysł na biznes, nie? No, nie mówię, że to będzie drugi Facebook, nie? Czy tam Twitter, ale jakiś taki fajny pomysł na biznes i tak kupić serwerownię, czy coś tam, no bez sensu, nie? No, nie chcę inwestować kasy za dużo. Mam te 100 dolków, chcę zainwestować 100 dolków i mieć to, zobaczyć, czy chwyci, tak? Chwyciło, poszło w górę, ja sobie to jestem w stanie skalować. Coś ważnego, mianowicie coś się wydarza, tak? Coś się zmienia obciążenie, nie wiem, katastrofa jakaś tam, tak, i wszyscy patrzą sobie na różne portale. Polacy wygrali, tak, są mistrzami świata. Polacy są mistrzami świata, nie, żebyście mieli jasność, jak to się odbiera, tak, siatkówkę. Wszyscy Polacy, to jedna drużyna. To teraz też jest taki wielki pik. Albo na przykład PKP. Nie wiadomo, że PKP tam w okresach tych gorących będzie miało duże obciążenie, tak? Albo my wiemy, że nasi klienci pracują od 8 do 16, a potem już nie. Teraz zobaczcie. To jest fajne, nie? Jak mamy dużo serwerów, powiedzmy tam te 20 na przykład, tak? To 20 serwerów od tej godziny 20 się już nudzą, tak? No bo co robią? Czekają, aż w końcu ktoś przyjdzie i tam zapyta albo coś, nie? No to tak nie fajnie. No i ten ostatni przypadek, czy ja osobiście, znaczy jeżeli ktoś ma taki case, ja bardzo proszę, słuchajcie, po prelekcji niech podejdzie, niech mi powie, że jego aplikacja działa tak non-stop, na takim samym obciążeniu, to nie jest aplikacja, to liczy pi. Albo, że to jest zero, nie? Dobra. Jak to wygląda? Wygląda mi się tak mniej więcej realnie, tak, że mamy jakiś tam pik, tak, mamy jakieś obciążenie, musimy tutaj dołożyć coś więcej, tak? Czyli tracimy serwer, no, to wygląda w roku. Jak ktoś ma jakiś e-commerce, to wie, że od listopada do grudnia to są dwa żniwa, i tam musimy być pewni, że tam będziemy się mogli wyskalować, tak? Czyli będziemy musieli uruchomić te serwery. Zrobili pomiary i powiedzieli, że tutaj możemy uzyskać od 10%, znaczy... Ja w to nie wierzę do końca, nie? Żebyście mieli jasność. Te 10%, bo
tutaj trzeba by sobie dokładnie to policzyć sobie, ile by to kosztowało, jakby to był dedykowany serwer na przykład, nie? Albo dedykowana maszyna, albo dedykowane coś tam, gdzie mógł sobie coś kupić, tak? Aż po, powiedzmy, te 30%, które możemy zaoszczędzić na tym on and off. Okej. Okay. To jest Azure. Azure to tak naprawdę dwa elementy, czyli IaaS i PaaS. Jeszcze ma też elementy SaaS-a, czyli aplikacji w chmurze, ale o tym nie będziemy mówili. To, co jest dla nas ważne, to to, że jest to oferta elastyczna. To znaczy, że to nie jest tak, bierzesz wszystko albo nic, nie? Tylko bierzesz to, co ci potrzeba, nie? Bierzesz sobie ten element z układanki, ten element z układanki. I to jest ważne, że Microsoft nie mówi, jak nie używasz naszej technologii, to na drzewo, nie? Tak może było kiedyś w jakichś firmach innych złych. Microsoft mówi, używasz czego używasz? Proszę bardzo, tak? Używasz Linuxa, na Linuxie używasz jakichś specjalnych frameworków, których używasz tylko ty i twój kolega, no problem, tak? Możesz też używać, tak? Wszystkiego. To tylko możesz uruchomić na Linuxie czy na Windowsie, możesz tam wrócić, tak? No nie ma jeszcze Maca i myślę, że nie będzie Maca w chmurze, nie? To znaczy nie widzę w perspektywie. Tam inne opcje. Dobra. Okej, okay. Czyli używamy tego, czego używamy i tutaj nikt nas nie będzie przymuszał do niczego innego, tak? I to jest fajne. Co więcej, Microsoft dzisiaj tak naprawdę mówi, używamy rzeczy standardowych, tak? Czyli HTML5, JavaScript, tak? Czyli już nie jakieś takie dziwne rzeczy. Co więcej, ja nie wiem, czy też, znaczy ja tak powiem po cichutku, nie? Już nie są raczej? To coś lekkiego, tak? Taki mały JSONik, tak? Żeby było zwinnie, szybko. JSONiątko, tak? Okej. Okay. Super skalowanie usługi klasy Enterprise i hybryda. Tak naprawdę Microsoft dzisiaj mówi tak, my staramy się utrzymać się w tych trzech obszarach, tak? Czemu super skalowanie? No, proszę bardzo. Przykłady. 25 bilionów, i to nie jest billions, tak, bo to są miliardy, tylko są bilionów obiektów w pojemnikach, tak? Znaczy na szczęście Microsoft nie wie, co tam trzymamy w tych pojemnikach, bo może, znaczy nie wiem, o czym mówię. Więc za daleko, nie, że ja coś tam chowam, nie? Ale powiem wam szczerze, że powiem wam szczerze, że to jest tak, że największą popularnością cieszy się, wiecie, jaka serwerownia? Albo gdzie? Wiem już? W Chinach. Taka cisza, nie? Zamarła. Znaczy, oddychajcie, nie? Chiny. Czemu Chiny? Bo Chiny, słuchajcie, to jest jedyne państwo, w którym, żeby wejść do serwerowni, to trzeba być wojskiem i musi być wojna. W każdym innym państwie może wejść jakaś inna organizacja, typu NS. 16 regionów na całym świecie. I to jest tak, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyście myśleli, to nie jest tak, dane w chmurze. Gdzie one są, nikt nie wie. To nieprawda jest. Absolutnie nieprawda, bo nie możemy nie wiedzieć, gdzie są dane naszych klientów, tak? Wszyscy wiemy, znaczy wszyscy, którzy się zajmują danymi osobowymi, że dane Europejczyków muszą być gdzie? W Chinach. Nie w Chinach, nie, to zła odpowiedź, może coś jeszcze ten, w Europie. Nie, dobra, w Europie muszą być, tak? Tak samo jest mniej więcej z Japonią, tak, tam w Japonii mamy dwa centra danych. Co więcej, słuchajcie, mamy już miejsce też w Polsce, w Warszawie mamy też taki węzeł, o którym powiem później. Kto gra? Come on. Widziałem tam, ja, nie, żeby się nie... Widziałem tam ten, na holu, nie? A, pracujesz. Też macie timesheety? Dobra. Azure to jest miejsce, gdzie używamy do tego, żeby zachować, żeby uruchomić serwer dla każdego gracza. W Titanfall to jest taki tytuł Microsoftu, nowy, nie wiem, czy słyszeliście, i tam to jest hostowane. Okej, okay. Inny przykład, Olimpiada, przyglądał tam w takim mieście na wschód od Polski, nie będę mówił nazwy, bo teraz to się nie jest passé, nie? Bo tak z takim panem, którym też jest passé, ale generalnie jest to piękne, że jest platforma
która dała radę, tak, wyświetlić dla ponad 2 milionów użytkowników w HD, w jakości HD mecz USA z Kanadą. OK? Usługi klasy Enterprise to po pierwsze bezpieczeństwo i ekosystem, zgodność ze standardami, tak, żebyście mieli jasność i odtwarzanie po awarii. Ja już powoli się śpieszę, bo tam mi powiedzieli, że mam 15 minut, nie wiem czemu. Ale tak, ten. OK. Dobra. I to jest piękne, słuchajcie. Microsoft mówi tak. Mamy system, który umożliwia nam zarządzanie w chmurze, ale to jest generalnie fajnie działa z naszymi systemami, czyli z Microsoftowymi, tak? Z innymi działa trochę gorzej. Co więcej, on jest płatny, więc otwieramy się na open source. I tutaj mamy 2 takie fajne przykłady, mianowicie Chef i Puppet. Nie wiem, czy ktoś kojarzy? Tak, tak. To jest po prostu, znaczy dla mnie osobiście, jak patrzę, to jest po prostu ten high-end, tak? Po prostu tutaj jakby są takie najlepsze praktyki i tak dalej. Oni są tutaj na przodzie. Microsoft mówi, słuchajcie, nie mamy lepszego rozwiązania, lecimy w tym kierunku. I to jest w chmurze, to tego możemy używać. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, to też jest rozwiązanie Microsoftowe, to znaczy zarządzanie przez skrypty. Ja wiem, że to dla większości może jest takie abstrakcyjne, że Microsoft idzie w skrypty, a nie w okienka, gdzie się klika next, 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 ale powoli to jest tak, że PowerShell, nie? Dobra. PowerShell to jest po prostu coś, co daje dość znaczny power. Okej, okay. Słuchajcie, chmura dla mnie. To jest mniej więcej taki overview leciutki, a teraz pokażę, troszeczkę głębiej chcę wejść, żebyście zobaczyli mniej więcej, co wam dzisiaj oferuje ta chmura, co jest dla was fajne. Podzieliłem sobie na takie 3 części, czyli uruchom, przechowaj i rad. Jestem rad tego, że tu jestem, tak? Po pierwsze, compute, czyli tak naprawdę, gdzie nasza aplikacja działa. I mamy takie 3 możliwości, z tym, że ja zajmę się tylko tymi pierwszymi 2, mianowicie website'ami i wirtualnymi maszynami. To jest tak, że mamy dzisiaj wsparcie dla Windowsa i dla Linuxa, żebyście wiedzieli, tutaj mamy również SLA na poziomie prawie 99,95. Pracujemy nad tym, żeby było coraz więcej. Co jest website? Jak sama nazwa mówi, to jest strona w internecie. No tak, bardzo ambitne, nie? Pytanie jest takie, a na czym to działa? Ano działa to na Windowsie. A pytanie jest inne, a czy ja mam dostęp do tego Windowsa? Odpowiedź jest nie. Czyli co? Tak naprawdę otrzymuję... Dobra. Nie, bo w 10 minut to ja wiecie, nawet nie zacznę mówić. Znaczy ja może powiem... Proszę was, naprawdę. Website, tak? Mamy website'y, czyli strony internetowe, które dają nam możliwość uruchomienia dowolnej aplikacji. Jak dowolnej aplikacji? No dobra, no nie dowolnej aplikacji. Trochę tutaj za daleko pojechałem, bo na przykład nie uruchomimy aplikacji w Perlu. Wydaje mi się, że... Wiecie co, a teraz nie wiem, teraz rzuciłem tego Perla, żeby tak jakoś coś powiedzieć, a tak myślę sobie, a może jednak da się? Dobra, to co jest najważniejsze dla nas, tak, czyli działa tam PHP, działa też przez przypadek ASP, tak, działa tam też również Java, także tak naprawdę mamy te 3 najważniejsze platformy. To jest najważniejsze, to, że to jest idealne dla startupów, jest idealne dla deva, bo co on potrzebuje? Znaczy, co on ma? On ma katalog FTP, do którego wrzuca pliki i już jest, tak? Nic więcej nie robi, nic więcej nie potrzebuje, nic więcej jakby nie ma tam patchowania, serwerów, jakiejś wirtualizacji. Ja się też boję tych słów, nie? Używać, żeby tych ludzi nie zastraszać, nie? To, co jest ważne, to mamy FTP, mamy też Gita, tak? Git, nie? Git jest Git, czy nie? Jest Git, dobra. TFS to może mniej znane. FTP, nie jest znane FTP. Mamy również różne poziomy. Co więcej, co ciekawe, dla każdej subskrypcji mamy poziom też darmowy. To znaczy, że mamy możliwość uruchomienia sobie 10 stron za darmo. OK? Gdzie jest haczyk? No haczyk jest... A,
Nie, haczyk, słuchajcie, nie, bo to jest tak. Jak jest coś za darmo, to znaczy, że to jest, czegoś jest albo mało, albo są reklamy. Reklam nie ma, żebyście mieli jasne. Jest tego mało, znaczy mało w sensie takim, że mamy 165 MB ruchu wyjściowego z chmury. Czyli możemy wysłać do klienta 165 MB danych. Dużo, mało, to zależy, tak? Jak mamy, jak rzucamy JSON-em, to rzucić 165 MB JSON-a byłoby trudno chyba, tak naprawdę, przy jakiejś takiej rozsądnej liczby użytkowników. Natomiast jeśli rzucamy tam jakieś, nie wiem, pliki multimedialne, tak, no to kwestia chwili, już tego nie ma. To, co jest ważne dla mnie, ponieważ ja osobiście lubię klikacze, sobie klik, 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 mamy już aplikację, to są szablony i mamy również tutaj WordPressa i jakieś inne aplikacje. Okej, okay, co mamy jeszcze, tak? Mamy wsparcie dla bazy danych i żeby nie było tak, mamy więcej czasu? Dziękuję. Gdzie Piotr nie może, Kasię pośle, dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, więc tak. To jest... Czasami nawet w sensie położę, kochany, co ja mówię, nie? Ale to później. Takie jak przychodzi refleksja. Słuchajcie, więc tak. Co mamy? To jest portal Azure, to jest moja subskrypcja testowa, żebyście mieli. To jest wersja jeszcze taka stara, ale ja ją bardziej lubię, bo tutaj coś widać. W tej wersji nowej ona jest ładna, sympatyczna, ale ja tam za dużo jest informacji jak dla mnie. Dobra, co robimy, słuchajcie? Spróbujemy sobie utworzyć jakąś nową aplikację magiczną, jeśli mamy tutaj. I teraz tak, niech ja spojrzę, co my tu mamy. Żeby nie było już tego jakiegoś hejtu w ogóle, nie, ostatnio. Weźmy coś innego. Dobrze? Joomla. Pojechałem, nie? Z deszczu pod rynnę. Dobra, ale każdy mniej więcej się ogarnia, nie? Joomla, okej. Okay. Joomla to jest coś, co tam się, prawda, instaluje i tak dalej. Ja sobie pozwolę zainstalować to bardzo szybko, żeby nie było tam SQL Injecta, tak? Tak, widać, jest adres, żebyście nie mieli, nie, ten, że to jakieś tak magia, że tam podstawione strony w ogóle, nie? Takie by były już teksty. Dobra, i tutaj wpisujemy sobie dane do naszej konfiguracji. Ja sobie pozwolę postawić dane pod tytułem moja wspaniała strona, tak? JJJJ. Żebyście widzieli, że ten, chyba że wolicie jakiś inny ciąg znaków, żeby nie było, że tam ja znowu coś, ściema. Dobra. I mój e-mail. Proszę bardzo. Dobra. No i czekamy, jak powiedziałem, 15 minut, tak? Powiedziałem 15 minut, to przesadziłem, to jest 15 minut, teraz będzie trochę szybciej. Teraz jest stworzony serwer, czyli tak inaczej, to nawet nie jest serwer de facto, bo serwer już jakby istnieje. Tutaj tworzona jest strona, wgrywane są te skrypty przykładowe. Ja tam nie pokazałem może opcji jeszcze wszystkich, bo tam zaznaczyłem opcję utwórz mi z danymi testowymi, żebyśmy coś zobaczyli, a nie pustą stronę, bo puste strony są smutne. I teraz za chwilę do tego wrócę. Żeby nie tracić czasu, jak widzieliście, tam był wybór bazy danych, to była baza danych MySQL, tego, czego nie powiedziałem, a powinienem powiedzieć. Ten MySQL nie jest oferowany przez nas, jest to firma trzecia, która to firma oferuje tą usługę do 10 MB za darmo. 10 MB to właściwie szału nie ma. Ja widziałem to, tak, na poprzedniej prezentacji, tam więcej trochę zajmuje 10 MB. Ale oczywiście możemy kupić sobie więcej też tej bazy danych i kupujemy tak naprawdę usługę od tamtej firmy trzeciej. Okej. Okay.
już mówię, jeśli chcemy używać tamtego MySQL-a, to płacimy w dwóch miejscach, znaczy płacimy w jednym miejscu, tak, jakby za dwie usługi. To Microsoft sobie tam to rozlicza z tamtą firmą, tak? Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to jest dla mnie najfajniejsze, to to, że możemy sobie sami taką bazę danych zainstalować, tak? Wiadomo, że możemy zainstalować ją na dowolnej maszynie. Jak powiedziałem, mamy tutaj do wyboru dwa systemy operacyjne, czyli wirtualne maszyny. To jest niestety, znaczy minusem jest tego to, że musimy mieć kogoś, kto się na tym zna, tak? No bo to nie jest, czy znaczy, pisanie kodu też się trzeba znać, to jest jasne, chociaż sami mam wrażenie, że niektórzy po prostu robią to jakby tak, jakieś funkcje random. Ale tutaj, tak, zainstalowanie, skonfigurowanie systemu operacyjnego już nie jest taką trywialną rzeczą. To, od czego zaczynamy, to przede wszystkim od portalu albo, i to jest fajne, od skryptu. I uwaga, i to jest ciekawe, tak, bo skrypt może być napisany pod Linuxem. Czyli ja mogę z poziomu Linuxa wywołać skrypt w Bashu, który mi ustawi wszystkie ustawienia dla danej maszyny wirtualnej. Tak, czyli ja mogę sobie zarządzanie zrobić z własnymi skryptami, to nie ma żadnego problemu. I tu oczywiście jest też API restowe. Tak jak powiedziałem, Microsoft zakochał się w technologiach otwartych. Zakochał się i koła się dalej, tak? I REST jest czymś takim, co jest po prostu dla nich bardzo fajne i też dla nas bardzo fajne, bo możemy sobie łatwo wysłać zapytanie, utwórz mi maszynę za pomocą po prostu zapytania restowego. To mamy wybór między Windowsem a Linuxem, z tym, że Windowsem serwerem, tak, a Linuxem tutaj mamy różne wersje też, jakby to powiedzieć. I mamy wybór też wielkości maszyny. Ta wielkość maszyny zależy od czego? Jak myślicie? Od pogody. Jak pogoda jest dla bogaczy, to tak. To znaczy, im większa maszyna, to się więcej płaci. Zaraz pokażę wam też ceny, żebyście mieli jasność. Powiem wam mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi miesięcznie. No i oczywiście wiadomo, że musimy mieć jakieś dyski do tego podpięte, żebyśmy mogli tam jakieś dane nasze przechowywać. OK. Co mamy? Mamy przede wszystkim serwery 2012-2008. W tej chwili mamy też Linuxa, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu i SUSE Linux Enterprise Server. Co więcej, jeśli mamy wymagającego klienta, tak, który chce mieć wsparcie techniczne i my to wsparcie gwarantujemy, to chcemy mieć tą gwarancję wsparcia też tam w dół, prawda, do tego jakby poziomu stacku, to możemy też wykupić dodatkowo wsparcie techniczne, komercyjne w Linuxie, tak, od właśnie SUSE. To więcej, pojawia się taki nowy gracz na rynku, nazywa się Oracle. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Taka mała firmka bym powiedział, też za wielką wodą, tak, która powiedziała, OK, Microsoft ma fajne rozwiązania i też chcemy tam być, tak, i w tej chwili możemy kupić sobie nie tylko SQL Server jako usługę, czy też zainstalować obraz z SQL Serverem, ale również mamy możliwość zainstalowania obrazu z Oraclem, dobra. Czy ktoś z was kiedyś widział ceny Oracla, ile kosztuje Oracle? Ja widziałem cenę dla uczelni, tak? Miałem taką możliwość i mówię sobie, a to na pewno dla uczelni? Potem kolega pokazał mi ceny komercyjne, myślałem, że naprawdę że on sobie żartuje, a tak naprawdę jest, tak? Wiadomo, że im większa firma, tym ma większe potrzeby, znaczy w sensie oczekiwania. A czy możliwości? Nie wiem. Przyjęcia gotówki, w sensie takich jak przelewów. Oracle w tym momencie, tak? Płacimy za Oracle jak? Za godzinę. Znaczy już nie płacimy z góry, tak, jak normalnie, że kupujemy jakąś maszynę, na ileś korów, tak? Kupujemy ją na godzinę. Potrzebujemy większej bazy, kupujemy większą bazę na godzinę, na dwie, możemy skalować to, nie ma z tym żadnego problemu. OK, tak jak powiedziałem, konfiguracja to przede wszystkim te dwie technologie, czyli Puppet i Chef. Tak jak powiedziałem, podstawowa, czy jakby tutaj widać, że to jest to wiodące na rynku. No i oczywiście skrypty Microsoftu i PowerShell. To jest slajd, którego nienawidzę, bo on nic wam nie mówi. To są ceny, tak, których tutaj nie za bardzo zresztą widać, niestety. Ale to był zarzut z zeszłego roku, że nie podałem cen. Są ceny, pomyślałem sobie, pójdziemy w drugą stronę, tak? Są ceny. To znaczy, to trzeba czytać tak, że za godzinę, tak, w przypadku najmniejszej instancji, płaci się
14 eurocentów, znaczy, sorry, 1,5 eurocenta, tak? Za Windowsa i za właśnie. I za Linuxa też, bo to są takie najmniejsza maszyna z możliwych, to już, już mniej nie można, tak? Im większa maszyna, im więcej ma zasobów, więcej ma tak naprawdę rdzeni procesora, tym więcej musimy za nią zapłacić. Z tym, że jeszcze, zobaczcie, pojawiła się taka kolumna w środku, tak? Czym ona się różni? To też jest Windows, ale to jest Windows, można powiedzieć, bardziej kliencki. To znaczy, to już nie jest Windows, który jest za, który jest skalowalny, który jest za load balancerem. To jest Windows taki, że ja mogę sobie tam na przykład go uruchomić i na nim pracować, tak? Mogę mieć tam swoje środowisko deweloperskie, mogę tam na nim mieć wszystko to, co potrzebuję, ale nie potrzebuję go skalować. OK? Ja pomyślałem sobie, pytanie jest takie, a co ja dostanę za 100 dolków, tak? Mówię sobie, $100 to jest taka kwota, którą jestem w stanie wydać na przykład. I jak to się przelicza na te godziny w chmurze? Otóż za $100 jestem w stanie utrzymać 3 maszyny wirtualne przez 16 godzin dziennie. Byłem w stanie utrzymać, tak? Dzisiaj mówimy nie. 3 maszyny wirtualne przez 24 godziny. Co to znaczy? Że mamy 3 maszyny jednorodzeniowe, które działają przez cały czas. I za to zapłacę tylko $100. Albo mogę sobie uruchomić 100 websajtów z bazą danych, albo mogę sobie uruchomić 80 maszyn wirtualnych, tak? Przepraszam, 100 maszyn wirtualnych dla 20 godzin testów obciążeniowych. To robi testy obciążeniowe. Dobrze. Jest to, myślę, najczęstsza odpowiedź prawidłowa, aczkolwiek no, my też fajnie, żebyśmy to wiedzieli. Właśnie to jest jeden ze scenariuszy, tak, gdzie mamy testy tutaj. I coś, co się nazywa HD Insight. Czy ktoś z was słyszał o Hadoopie? Tak? Naprawdę? Wow. Dobra, to jeszcze do tego wrócimy. To jest mój ulubiony temat, nie? Jak to być naukowiec i dalej. Dobra. Okej, idziemy dalej. Dobra. Ale no, może tak, może ja nie potrzebuję mieć tak naprawdę tych maszyn tam 15 czy 20, tak potrzebuję mieć coś, co mi przechowa dane w chmurze, czyli pojemnik w chmurze. Jaki mam pojemnik w chmurze? No pojemnik w chmurze mam skalowalny, niezawodny i dostępny. I dostępny przez RESTa. Czy ktoś nie wie, co to jest REST? Tak? No to ja nie wiem, co to jest REST. Okej. Okay. Nie? Dobra. Okej. Okay. To mamy, słuchajcie, zaraz pokażę, co to jest REST, żeby nie było, że tam pan powiedział coś, ten koleś w ogóle, nie sobie to mówi, jakieś treści, nie wiadomo, o co chodzi, nie? Bloby. Bloby to tak naprawdę nic innego jak pliki. Jakie pliki? Dowolne. Jak dowolne? Bardzo dowolne. Tak naprawdę mówimy o 16 GB na plik, chociaż ten limit to był limit sprzed roku, tak? Dzisiaj mówimy już o 100 GB na plik, ten limit będzie rosnął. Potem mamy dyski. Czemu dyski? Bo dyski jest łatwo łatwo zmapować, tak? Czyli podłączyć do jakiegoś obrazu i z nich korzystać. Czy to będzie Windows, czy to będzie Linux, tutaj fajnie jest mieć dysk, który możemy sobie używać tak, jak używamy dysków. Tabele. Tabele to takie dane, które są tabelaryczne też. I kolejki, to chyba jest jasne, jak to działa. Dobrze. Storage. Mamy coś takiego jak właśnie blob. Blob to jest skrót od Binary Logic Object Block, czyli tak naprawdę jakiś plik. Jaki plik? Ano dowolny plik, który możemy się dostać w ten sposób, że mamy sobie nazwę naszego konta, mamy pewien ciąg znany, tak, mamy nazwę kontenera i mamy nazwę tego blobu. I teraz ja sobie zrobię przerwę na chwilę. Przerwę, w sensie, że nie przerwę, że w ogóle przerwę, tylko wrócimy sobie do portalu, sprawdzimy, czy działa nasza wspaniała instalacja Joomla. Działaj. Internet działa wolno. Jest, słuchajcie, moja wspaniała strona, tak? Jest, jod, tak? Działa. Dobra. Maszyna wirtualna, bo do tego też nie wróciłem, a powinienem. Spróbujemy sobie pokazać, jak wygląda utworzenie maszyny wirtualnej. OK? Zobaczcie, klikam sobie New, klikam sobie maszyna wirtualna i mówię z galerii. I co mam w tej galerii? W tej galerii mam różne możliwości. Przede wszystkim
Tak jak powiedziałem, mam Windowsy, tak, wszystkie technologie, które są związane z Microsoftem. Mam również Linuxy, które mogę sobie tutaj uruchomić, no i naszego Oracle'a oraz to, co mówiłem wcześniej, czyli do zarządzania, czyli Puppet Labs'a. Jak widzicie, liczba tych wszystkich możliwości jest dość duża. To oczywiście spróbujemy sobie uruchomić jakąś wersję, może ZUS-kę, Ubuntu. Ubuntu? Oracle. Ora. Czemu stare wersje? Już mówię, czemu stare wersje. Dlatego, że chodzi o sterowniki, które umożliwiają wirtualizację tego systemu. Tak? Tak naprawdę Microsoft ma problem z tym, żeby te najnowsze wersje też wspierać jakby na bieżąco. Tak? Znaczy, stara się, ale to tak wychodzi jak różnie, tak? żeby było jasno. Dobra. Co mówię? Ubuntu, tak? Ubuntu, Next. Nazwa maszyny wirtualnej to będzie jakaś tam nazwa, żebyście się nie mogli się dostać. Dobra. Teraz zobaczcie. Oh my god, nie? Jak zobaczyłem tą listę, my sobie, pamiętam rok temu, to było tam 5, 6 takich różnych wyborów. Dzisiaj mamy tych wyborów strasznie dużo. Czemu? Dlatego, że Microsoft mówi tak, ma być à la carte. Potrzebuje czegoś bardzo specyficznego, to też musisz to mieć, tak? Po pierwsze, mogę mieć standardowe maszyny, tam 2, 4 i tak dalej korów. Potrzebuję maszynę, która ma więcej RAMu, ale nie musi mieć tyle korów, tak? Albo potrzebuję mieć maszynę, to jest ta maszyna D, która ma 40 gigabitów na sekundę łącze, tak? Kartę sieciową, plus ma więcej RAMu, plus ma dyski SSD, tak? Proszę bardzo, oczywiście za dodatkową opłatą, tak? Maszyny D są bardziej, dają więcej możliwości i też w benchmarkach wypadają dużo lepiej, tak? Dużo lepiej niż konkurencja i to też o to chodzi, żeby pokazać, że tutaj nie śpimy. No bo tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać, że też jesteśmy do przodu. Bo ktoś się mnie kiedyś pytał, no dobra, czym się różnicie od innych, tak? To ja mówię ceną przez najbliższy miesiąc. Plus, przepraszam. Teraz to jest bardzo ważny moment, bo to jest ja. I na moje bloby, i moje maszyny określam, gdzie one będą. Nie będą w chmurze, znaczy one będą w chmurze, ale nie będą gdziekolwiek, tak? Tylko będą tam, gdzie je wskażę, tak? Czy to będzie, no może nie USA, bo to nie wiadomo co ten, ale może północna Europa, to jest dokładnie Irlandia, albo zachodnia Europa, to jest Amsterdam, gdzieś tam pod Amsterdamem. No i oczywiście mamy tutaj możliwości. Jasne? Mówimy, jakie porty ma mi uruchomić otworzyć na firewallu, tak? Dokładnie na load balancerze, tak? Który to obsługuje ten mój system. OK? Idziemy dalej. SSH tylko na razie, bez szału. I mogę tutaj uruchomić tę maszynę. Ona się uruchamia. Jak ona się uruchomi, to ja potem wam pokażę jeszcze, jak ona się uruchomi, żeby było jasne, że to jest ta maszyna. Ja już sobie zainstalowałem maszynę wcześniej. Zainstalowałem tam coś i wam pokażę. O, tam może tak. Żeby było tak łatwiej. Mianowicie, normalnie dostaje się tam do maszyny przez SSH, przez Putiego, a ja się dostanę przez inny system, w inny sposób. Mianowicie przez RDP-a. Jeśli chodzi o renderowanie, to jeszcze może nie jest idealnie.
To jest kwestia dopasowania się, ale zobaczcie, że tak naprawdę mogę sobie zainstalować dowolną aplikację, również taką, tak? Czyli X-y po stronie serwera. Tak naprawdę instaluję te aplikacje jak chcę, jak lubię, jak potrafię, tak? Czy z paczek gotowych, które są przygotowane dla dystrybucji przez producenta albo przez społeczność, albo ze źródeł, tak? Mogę je kompilować. Co więcej, mogę je sobie skompilować na maszynie, która ma 16 core'ów i tam 200 MB RAM-u, tak? A potem przejść na maszynę mniejszą i na tej używać. Tutaj nie ma żadnego problemu, możemy sobie to elastycznie zmieniać. OK. Maszyna już tam próbuje wstać. Teraz zobaczymy, jak się tam uruchomi. Wydaje się, że już. Zobaczmy. Buty. Czekajcie jeszcze sekundę, może jeszcze nie wstała. Może jeszcze czeka na coś. A, dobra, przepraszam bardzo. Znaczy, inaczej, mogę już tym zarządzać, ale ona jeszcze nie wystartowała, czyli ten serwer nie wystartował jeszcze, tak? Znaczy, to wiadomo, że jak nie wystartował, to nie ma się z czym połączyć. Dobrze, idziemy dalej, słuchajcie, bo to mało czasu jest, a ten czas nas goni. Właśnie, bloby. Ja sobie pozwoliłem już coś tam wgrać, żebyście mieli... Może inaczej, podgląd blobów po stronie serwera. Zobaczymy sobie, jak one wyglądają. One wyglądają mniej więcej tak, że mamy tutaj storage. Możemy sobie założyć dowolną liczbę tych storage, tak? No tam one nie muszą nic mieć, mogą coś mieć, tak? Możemy sobie zarezerwować pliki. I ja sobie tutaj podpiąłem ten storage i pytanie jest takie. Skoro do tego storage'a ja się mogę dostać za pomocą URL-a, bo REST to nic innego jak dostanie się za pomocą URL-a, ja tutaj pokazuję, tak? Takiego URL-a, ok? Czyli mam takie pliki w tym blobie, tak? I jak to się do nich dostać? Ano mniej więcej tak. Ok, get adres. Teraz ktoś mi mówi, ok, ale masz pewien problem, tak? Ten get adres, gdzie jest haczyk? Czy ja bym tak chciał, żeby wszystkie moje pliki były tak, get adres? Zależy, jaki plik, nie? Jasne. Ale czasami jest tak, że niektóre pliki bym chciał, żeby tylko były dla użytkowników, którzy są zautentykowani. Tak, ja znam, wiem, że to mają do nich prawo i tak dalej. Pytanie jest teraz takie, jak to zrobić? Ano bardzo łatwo. Ja mogę sobie utworzyć, tak, taki blob, który będzie niewidoczny normalnie po URL-u, ale dla którego ja mogę wygenerować sobie klucz i powiedzieć na przykład, że dla użytkownika ja przez 15 minut daję mu czas na obejrzenie tego pliku. Tak? Co więcej, ten klucz mogę wygenerować w przyszłości. Czyli ja mówię za godzinę na godzinę, tak? Daję mu URL-a, który będzie aktywny tylko przez ten czas, jak ja mu zdefiniowałem. OK, URL nie jest piękny, żebyście mieli jasność, bo jest duży, ale daje nam możliwość tego, że możemy tym łatwo zarządzać od strony aplikacji. OK, i tak jak powiedziałem, możemy dodawać również elementy. Co więcej, mamy tabelę i tabela to nic innego jak tabela. Każdy myśli sobie tabela, no tabela jak w SQL-u, prawda, jakieś dane i tak dalej. Tylko, że tabela w SQL-u jest tabelą stałą. Tutaj jest fajne, że nie mamy stałego schematu. To znaczy co? W takiej tabeli każdy wiersz może być inny. Ktoś powie mi, zwariował gościu, nie? Nie, no bo pomyślcie, każdy wiersz inny. Jak ja to usłyszałem, to pomyślałem, że ten prelegent po prostu dostał jakiegoś tam, wiecie, nie? Że nie do końca ogarnia, co to znaczy tabela, nie? Ale wyobraźcie sobie na przykład, że macie aplikację, w której ustawienia użytkownika są przechowywane w tabeli. No bez sensu jest przechowywać, tak się często robi, nie? Ale ustawień, których on nie ustawił, tylko testy są te standardowe. Fajnie jest, że każdy wiersz to jest jeden użytkownik, ale są tylko te ustawienia, które on ustawił, tak? I każdy wiersz jest inny, ma inną strukturę, tak? Ale ogólnie, no wszystkie mają jakąś tam określoną strukturę, prawda? My ją znamy, to nie jest tak, że ja zgaduję sobie tą strukturę. OK? Zapytania? URL-em, nie? REST. Simple solution, tak?
Dobra. Filtruję pod... Filtruję, nie, nie. Znaczy tu jest, te, tu jest problem z datą, w ogóle z datami to jest problem, nie? Ja nie będę wam mówił, znaczy nie, bo mam mało czasu, nie? Ale po prostu nie. Nie! Mam 10 minut, żebyście mieli jasność, żonkę muszę spuścić, nie? Żebyście mieli jasność. Generalnie jest tak, że może filtrować po dacie, ale musimy być pewni, że ta data jest ciągle taka sama, tak? Bo ja mogę, niestety, ja mogę być niefajny i wpisywać datę, jak mi użytkownik ją wprowadzi, nie? Wtedy to jest tak, że każdy wiersz może mieć inną datę, jak mamy z różnych miejsc na świecie, tak? Z różnymi lokalizacjami. Ale też możemy to zrobić. Dobra. Słuchajcie, gdzie jest haczyk? Ja sobie myślę tak, Boże, fajna sprawa, nie? Mówię, mam 2 terabajty danych, ja chcę mieć je w chmurze, nie? A po co mam mieć je lokalnie? Bo jeśli ja sobie je przeniosę, przegram, wgram, co więcej, słuchajcie, wgranie danych do chmury jest darmowe. Bo co, odpalam łącze, jadę, nie? 10 megabitów na sekundę, nie? To jest łącze symetryczne, ktoś ma w domu pewnie, to jest dużo mało, średnio, nie? Czy ktoś z was jest w stanie oszacować, zakładając, że wysyłamy tylko te dane, zakładając, że nie ma nagłówka TCP/IP, zakładając, że nie ma tych danych, ramki, ile to będzie trwało? Wysłanie tych 2 terabajtów danych do chmury. 3 tygodnie. Dobra, ja sobie policzyłem to, słuchajcie, nie będę tego już pokazywał wam. 20 dni prawie. Przy założeniu, że wysyłamy to, ja nie wiem, jakimś takim raw strumieniem, bez żadnej ramki, bez TCP, bez niczego, nie? To trzeba by przemnożyć przez 2, mniej więcej, myślę sobie, tak, gdzieś. Zakładając te wszystkie rzeczy, bo to idzie po HTTP, tak, więc... Tak? Jak widzicie, 20 dni samych danych czystych, czyli całkiem sporo. Jaka jest odpowiedź? Okej, to wyślejmy dysk. Mamy dysk, szyfrujemy go, tak, wysyłamy go do chmury, zgrywamy klucz na ten, na Azure'a i tam go sobie rozpakowujemy, tak, sami. Możemy go przegrać do chmury i otrzymujemy dysk z powrotem. Okej. SQL może być albo po stronie... Bierzesz dysk, tak, 2 terabajty danych, tak, fizyczny dysk. Szyfrujesz go, wgrywasz 2 terabajty danych, tak, wysyłasz go w paczce UPS-em do... Dobra. Wysyłasz go w paczce do Azure'a, oni go otwierają, tak? Wkładają go do tego, tak? SATA, musi być SATA albo USB. Wkładają go do tego, do serwerowni i on go przegrywa, tak? Pod warunkiem, że ty wgrałeś klucz, tak? Teraz tak? Bo to faktycznie może było niejasne. Czyli zobaczcie, mogę fizyczny dysk wysłać, tak? I UPS jest szybszy, bo 19 dni to raczej nie sądzę, żeby tyle trwała przesyłka, tak? Czyli UPS jest szybszym transportem niż sieć światłowodowa. SQL Server albo jako instalacja na serwerze, albo jako usługa tak naprawdę i możemy też z niej korzystać, skalowalna i tak dalej, ale oczywiście to nie równa się z tym. Tu macie koszty mniej więcej. Koszty to są koszty, po lewej stronie to są koszty przechowywania danych, tak? Czyli zobaczcie, że za pierwszy terabajt płacę 7 centów za gigabajt. To jest, przepraszam bardzo, to nie jest napisane, ale to jest cena za gigabajt, tak? Czyli do 1 terabajta płacę 7 centów. Albo 2 centy za bloba, tak? Czyli płacę 2 centy za gigabajt danych. Albo tutaj płacę mniej więcej 5 dolarów w miesiącu, tak? Za te 2 gigabajty w wersji basic. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tak naprawdę w przypadku SQL-a to, co my mamy, żebyście mieli jasność, 3 fizyczne serwery, które działają dla mnie. Jak odczytuję te dane, odczytuję z jednego z tych 3, jak zapisuję niestety do wszystkich 3. Czyli insert działa zdecydowanie wolniej niż select. Zdecydowanie wolniej. To jest, no, ja tego nie chcę porównywać, tak, bo to nie ma ten. Okej. I szybciutko tylko jeszcze, bo może mam mało czasu, a Grzanka jeszcze coś musi powiedzieć. Opcje urządzenia mobilne, słuchajcie, na przykład notyfikacje push, tak? Mam jeden interfejs,
mówię push do mojego klienta i to idzie do wszystkich klientów, że mają iOS-a, Androida, czy też Windows Phone'a, czy 8, tak? Mam możliwość obsługi tego klienta w dowolnym tak naprawdę języku, czyli C-Sharpie, albo JavaScriptie. Jeśli piszę aplikację, to mam do tego API restowe, tak? I mogę zawołać tą usługę z API restowego. To, co jest tutaj fajne z tego, to jest z CDN, czyli Content Distribution Network. W Polsce mamy w Warszawie węzeł, czyli mamy bardzo blisko węzeł, w którym możemy sobie kaszować dane. I mamy media, tak? Możliwość tworzenia mediów na Azure, to znaczy, że ja wgrywam dowolny materiał, mówię mu, w jakich formatach chcę mieć i mogę sobie ten materiał streamować. I mam też backup, ale o tym nie powiem już, HD Insight, Hadoop, to jest coś, co daje nam możliwość używania big data, właściwie jak widzieliście, za $100 mam tam już możliwość obliczeń, to całkiem sporo. No i co jest bardzo fajne, mianowicie mogę oferować moje aplikacje, moje rozwiązania w chmurze azurowej dla innych klientów, tak? Czyli mogę tą aplikację komuś tam udostępnić, albo moje dane mogę udostępnić, albo też dane mogę zrobić. Scenariusze właściwie to mam tylko dwa, mianowicie jeden scenariusz jest bardzo fajny, mianowicie jak wiecie, dane rosną wykładniczo, tak? To jest fakt, natomiast faktem jest też drugim to, że te dane, na których pracujemy, są niewielkie, tak? Danych jest dużo, używanych danych jest niewiele. Co możemy zrobić? No tutaj, to jest wyżej, wysyłamy do chmury i tam to przechowujemy. Tak? Jak to wygląda? Mamy urządzenie, dysk, który ma nieskończoną pojemność de facto. Znaczy, to może przesadziłem troszeczkę z tym, ale chodzi o to, że podłączamy fizyczne urządzenie, które tak naprawdę jest sprytne na tyle, że jeśli danych używasz często, to ja ich nie wysyłam do Azure'a, ale jeśli włożyłeś i po tygodniu tam nikt do nich nie zajrzał, to te dane sobie tam wędrują powolutku do Azure'a, kiedy ich nie używasz, tak? Bardzo sprytne urządzenie, które potrafi to zrobić i używa tego w tle. Potrzebuje tych danych, ściągam je z Azure'a i mam je w lokalnym cache'u. No oczywiście te testowania, to jest jasne, że to bardzo fajnie jest mieć to możliwość szybkiego testowania aplikacji bez konieczności posiadania sprzętu, bo testujemy raz w tygodniu, tak, przy regresach. No i możemy te sobie maszyny wymieniać między naszym serwerownią a chmurą. I teraz proszę naszą moją koleżankę, żeby powiedziała wam jeszcze o to, co możemy zaoferować przez te 2 minuty, które nam zostały. Bardzo szybko mówisz, Piotr. Ja przepraszam bardzo, bo się czas skończył. Ja pokażę wam później ten jeszcze. Dobrze, proszę Państwa, pierwsza rzecz, dlatego że pytano się nas, jak korzystać z Microsoftowej chmury, żeby nie płacić, a na przykład macie różnego rodzaju projekty i chcecie testować nasze oprogramowanie, też nie chcecie wcześniej kupować licencji, jest taka możliwość, jeżeli ktokolwiek z Państwa pisze projekt open source'owy, licencji open source'owej i nie jest on jeszcze komercyjny, będziecie chcieli Państwo testować, dopinać jakąś technologię Microsoftową do tegoż projektu, nie wiem, chmurę, cokolwiek innego i chcecie to przetestować, można zgłosić się do mnie i wtedy ja jestem w stanie udostępnić Państwu taką subskrypcję MSDN Ultimate, która zawiera właściwie 99% portfolio naszych produktów na 1 rok czasu, zupełnie za darmo. Wartość takiej subskrypcji, tam na dole napisałam, to jest prawie $14 000. To jest naprawdę spore pieniążki. Jeżeli ktoś chce potestować, nie wiem, chmurę, Windowsa potrzebuje, takiego, siakiego, można się do mnie zgłosić. To jest naprawdę bardzo fajna oferta, skierowana tylko i wyłącznie do deweloperów open source. Także jeszcze raz, projekt w licencji open source, niekomercyjny, który w jakiś sposób łączy się z technologią Microsoft, można się do mnie zgłosić. Na końcu będzie tu też jest mój do mnie mail, bemyślnik@microsoft.com. Proszę napisać. To, czego ja będę potrzebowała, żeby Państwu wysłać taką subskrypcję, tak naprawdę 3 do 5 zdań na temat tego, czym jest ten projekt, bardzo ogólnie i w jaki sposób chcecie wykorzystać technologię Microsoft w tym projekcie. I tylko tyle. Dalej, Piotr, możesz?
Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, ja starałam się o tym mówić na naszym stoisku, to jest to, że mamy na Facebooku oraz na Twitterze taki fanpage Openness at Sea, na którym staramy się pisać o tym, gdzie jesteśmy, na jakich konferencjach, co w danym momencie technologicznie fajnego wyszło, w jaki sposób interoperacyjnie łączymy się z innymi technologiami, gdzie robimy różnego rodzaju warsztaty. Chcemy jak gdyby dać Państwu możliwość uczestniczenia w warsztatach, bo Piotr dzisiaj pokazał fajną prezentację, ale tak naprawdę, żeby tą całą wiedzę sobie dobrze przyswoić, to jednak potrzeba trochę więcej czasu. I na tej stronie zawsze możecie Państwo znaleźć najświeższe informacje związane z tym, co w danym momencie robimy. A to już ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że jakby Piotr wykład pomoże Państwu zrobić taki krótki test. To znaczy, możecie pobrać u nas na stoisku kod do Azura. Już wiecie, że za $100 można trochę poszaleć. Znaczy, może nie poszaleć, ale za $100 można coś zrobić na tym Azurze, potestować na pewno. Ja zachęcam do pobrania tego kodu od nas. I żeby było ciekawiej, postawienia tam jakiejś prostej aplikacji, którą czy macie, czy chcecie dopiero napisać, opublikowania linku do tej aplikacji na OpenSSE i można wygrać fajne nagrody. My te nagrody będziemy rozdawali poprzez, no, pewnie odpytamy na stronie internetowej, jakie jest imię, nazwisko, będziemy wysyłać, jeżeli nie będzie, bo nie wiem, czy będziemy jutro rano jeszcze, ale na pewno będziemy wysyłać te nagrody do osób, które stworzą najciekawsze aplikacje. I tak naprawdę tyle. Pewnie będziemy jeszcze na wielu innych konferencjach w tym roku. Szykuje nam się PyCon, szykuje nam się, no była Joomla. Pewnie będziemy na jesieni Linuxowej. My bardzo mocno zachęcamy do tego, żebyście Państwo przychodzili do nas na stoisko, zadawali pytania, staramy się na wszystkie pytania odpowiadać. Jeżeli nie znamy odpowiedzi, daję kontakt do siebie, staram się skontaktować z osobami, które mają większą wiedzę w danym temacie. I nie bójcie się nas, Microsoft plus Linux to już nic takiego dziwnego. Ja bardzo serdecznie dziękuję, przede wszystkim za cierpliwość i za wytrwałość. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze tylko pokażę wam dwie rzeczy, że tam się maszyna wystartowała, tak? Już nie będę mówił, bo zaraz mnie odetną pewnie. Już idzie. Oraz VMD pod, tak? Że chodzi o to, że ten goły Linux czasami nam nie wystarcza, chcemy mieć już coś prekonfigurowanego, to w VMDPocie mamy gotowe, predefiniowane, prekonfigurowane obrazy Linuxa, tak? Oczywiście pytanie jest, czyje one są, tak? Bo jak wiecie, no, w Linuxie, w każdym systemie operacyjnym, który dostajemy od kogoś, jeżeli nie jest to Microsoft, to może tam być coś, tak, dodatkowo, zawsze. Więc tutaj mamy różnego typu obrazy, tak? Mamy również rzeczy związane z Microsoft Research, z rzeczami, które są fajne, opracowanie danych w chmurze, możliwość tego właśnie używania rzeczy związanych z obliczeniami. Jeśli ktoś by chciał, to mamy też kontakt z Microsoft Research, który prowadzi takie szkolenia, tak? I tutaj zachęcamy do tego, żebyście zobaczyli, a ja pokażę jeszcze, że ta maszyna wystartowała, tak? I spróbujemy się z nią połączyć.